Hej, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z naszej serii Hypixel, na której... No, dzisiaj na przykład zagramy sobie w Bedwarsy. Zagramy sobie myślę, że w dwójeczki, bo ostatnio były chyba te drużynowe, chyba trójki i czwórki były, tak mi się wydaje. Chociaż nie jestem pewien, ale no, mam nadzieję, że... No, to czy to ważne, jeżeli będzie dwa razy pod rząd to samo nawet, to czy to jest ważne? Myślę, że najważniejsze dla was jest, że jest odcinek z Bedwarsów, jeżeli lubicie oczywiście Bedwarsy. No i jeżeli lubicie je, to możecie zostawić też łapkę w górę i to w tym momencie, dobra, no może już pójdę sobie po prostu na jakąś interesującą mapę, zobaczymy co dostajemy. Okej, okay, lubię tą mapę, naprawdę ją lubię. Czy jestem dobry na niej? No tak, no wiecie, różnie można to powiedzieć, ale zdecydowanie no jakby po prostu lubię tę mapę. Ja zawsze jakby losową mapę wybieram, mimo że mogę sobie wybrać, na jakiej mapie chcę grać, bo po prostu no jest dużo fajnych map i ja nigdy nie mogę się zdecydować, pozwalam grze zdecydować za mnie, zresztą mogę odkryć jakieś inne nowe fajne mapy i to jest spoko. Używam tej opcji wyboru mapy tylko na przykład kiedy coś się stanie i mnie wyrzuci z mapy, na której grałem, no to mówię, nie no kurde, taka fajna mapa, chciałem na niej zagrać, to wybiorę sobie ją jeszcze raz, żeby sobie zagrać, żeby było. Dobra, jesteśmy, uwaga. Dobra, ten typek, czy on jest AFK, czy co on robi? Chwila, czy ja dostałem AFK typka? Nie, nie dostałem, myślałem, że dostałem. O nie, on się rozłączył, ale to jest smutne. To jest niesamowicie przykra sytuacja i to jest, no... Cóż mogę powiedzieć, niesamowicie przykra sytuacja, tak? Dobra, mamy 4, bo ja 4 to ja chcę na ten, na drewienko, tylko dobra, troszeczkę tego, może mieczyk kamienny. Permanentne shirsy, to jest coś ważnego, żeby zdobyć. Dobra, odłożę to tutaj i teraz tak, myk, 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 oczywiście, standardowo. Możecie się zastanawiać, dlaczego ja nie stawiam... Dobra, gdzie są diamenty? Tu są diamenty. Co? Co? Słucham, chłop. Co robi XD? Dobra, my też się może udamy do niego tam za chwilkę. Ogólnie whitebed, o kurde, już whitebed rozwalony, no to nieźle. Ogólnie możecie się zastanawiać, dlaczego ja nigdy na łóżko nie klikam, jak buduję coś o łóżko. I to jest jakby takie moje przyzwyczajenie, bo wydaje mi się, że chyba już to naprawili, ale na 100% kiedyś było coś takiego, że jakby no, o łóżko nie mogłeś budować i to było mega słabe. Chłop, co robi w ogóle? Co tu się dzieje? Ty gościu, może ty też byś spróbował coś porobić, co? Dobra, permanentne shearsy, dobra, dobra. To bym wrzucił tu na chwilę i poszedłbym gościa rozgromić. Chodź tu, typie. Type, no. To było łatwe. I dobra, i lecimy do nich. Spróbuję im rozwalić łóżko, chociaż mimo, że wiem, że... No dobra, to nie ma sensu rozwalenie łóżka w tym momencie. Ojej, niestety umarłem, przepraszam za to takie odchrząknięcie, ale tak mi się chciało. Dobra, chłop, co w ogóle robi? No, i co teraz dalej? No, właśnie tego się spodziewałem. Dobra, gościu, proszę cię. No jakby, co nie? Nie wiem, o co chodzi ogólnie. It was at this moment that he knew. He fucked up. Co za debil! Boże, może, no nie, może mu się ześlizgnął palec z shifta. Zakładam, że mogło tak być, więc no, cóż, no nie będę go tutaj mówił, że jest debilem czy coś z tego powodu tylko, ale załatwiłem... Co jest? Zabiłem ich obu sam, to też o czymś świadczy, czyż nie? Ja bym potrzebował chyba kill-off jakiś lepszy, tak mi się wydaje. Byłbym sobie, dobra, jakie ulepszenie mogę sobie wziąć? Sharpness, nie? Nie, sharpness nie mogę, ale mogę protection na przykład. To jest spoko. Ty, co jest z moim... Aha, jestem sam, super ogólnie. Ogólnie to super. Dobra, typy. Tego typeczka trzeba ogarnąć. Nie, no ale jak ja jestem sam, ja dostałem typa, który nic w ogóle nie robi. Przecież to jest żałosne. Wiecie co? Nie, no ja wam oddam to zwycięstwo. Tak naprawdę. Może zabiję jeszcze tego typka, żeby mieć stata. No nawet go nie zabiję, XD. To było słabe. No ale przecież jakie to było żałosne. No dostałem typa, który nic nie robił, się rozłączył. Co się stało z tym typem? Ja pierdzielę. Gdzie on jest w ogóle? Gdzie jest ten typ? What? Co się z nim stało?
Czekajcie. No disconnected, no zabycie AFK, no co za debil po prostu. Nie mogę zreportować gracza, że coś takiego? No wiecie, może po prostu coś się stało, musiał pójść, nie wiem, na przykład co, ktoś w jego, wiecie, mieszkaniu na przykład mógł 14 razy potknąć się na nóż i no niestety musiał iść go resuscytować. No cóż, nie mogę za to raczej gracza, no, reportować, bo mogło się coś takiego stać i no i co wtedy? No i miałby dostać reporta za co? Za to, że jest AFK, bo coś się stało w jego domu takiego strasznego? Mogło tak się stać, a mogła też być inna jakaś ważna sprawa. Dlatego nie będę reportował, ale dobra, po prostu pójdę na następną rozgrywkę. Ale to było takie słabe. Miałem dosyć takich, no bym powiedział, no takich, no niezbyt trudnych graczy do pokonania miałem po jednej stronie. I gdybym miał tego typeczka, to moglibyśmy rozwalić im łóżko, myślę, że bez problemu. A niestety to się nie udało i to jest mega słabe. Dobra, jeszcze raz sobie zagram. Ech, taka mapa, no czy mi przypada do gustu? No raczej niezbyt mi przypada do gustu, ale no zagrajmy na niej. Ona nie jest taka zła, ona nie jest zła. Średnio mi przypada do gustu, ale mapa sama w sobie nie jest zła, warta zagrania. Zdecydowanie nie miałem jeszcze mapy, której bym nie lubił i na której nie chciałbym grać. Więc ta. Zastanawiam się, jest taka mapa z wieżowcami, czy coś takiego. Taka wieżowcowa mapa jest. I ja się zastanawiam, czy ta wieżowcowa mapa, to czy ona może być, wiem, że jest na pewno w solo, czy mogą być na przykład, zastanawiam się, czy mogą być mapy, które są tylko i wyłącznie na jakiś tryb, czyli na przykład na solo albo na czwórki, ponieważ dawno temu nie widziałem tam tej mapy i chciałbym, bo jest jedną z moich ulubionych i najlepiej mi w sumie idzie na tej mapie. Nie no, czy jest jedną z moich ulubionych? Naprawdę lubię ją na pewno. No i cóż mogę jeszcze więcej o niej powiedzieć i naprawdę dobrze mi idzie na niej, to ja mogę też powiedzieć. Dobra, przynajmniej mamy typeczka, który nie jest AFK. Szkoda, nie mogę sobie zobaczyć, ile taki gość ma tych gwiazdek, bo to by mi pokazało, czy jest doświadczonym graczem, czy nie. Chociaż no widzicie, nie zawsze. Ja mam tylko 5 gwiazdek. I no nie jestem taki niedoświadczony, jak wiele graczy mogłoby sobie pomyśleć. Czy obudujesz to? Endstone'em, nice. To akurat jest spoko. Dobra, to ja sobie kupię to, to, może to, troszeczkę więcej tego. Gdzie są tutaj skrzynki tak w ogóle? Ty, gdzie tu są skrzynki? Ach, zbugowało mi się po prostu, dobra. No to w porządku. Okej, okay, dobra, tutaj by się przydało troszeczkę drewienka, chyba? Ta, no zdecydowanie troszkę drewienka. Dobra. No, to może niech on by spróbował to zrobić dalej, a ja bym poszedł tak, tam na, po pierwsze na tamtą wyspę, po drugie... Po drugie to nic, ale dobra, pójdę sobie tutaj najpierw. Gdzieś tutaj będę musiał skręcić, chociaż niekoniecznie będę musiał tak skręcać. Dobra, jak tam sytuacja w bazie? Nikt nas nie atakuje? Nie, dobrze, dobrze. Good, good. Dobra, ja widzę, że tam się jacyś niebiescy. Boże, coś się stało już? Wiecie, no, na początku często jest tak, że jakby początkowa faza rozgrywki. W początkowej fazie rozgrywki widzimy dużo graczy, których odpada, widzimy dużo łóżek, które potencjalnie możemy zobaczyć, dużo łóżek, które no niestety odejdą z naszego świata. I to jest z tego wina, że jakby... dobra, bym potrzebowałbym... Dobra, tamten gość poszedł tam, ja bym też rushował, ja bym bezrushował też, ja bym poszedł na tą drugą wyspę, chociaż... Dobra, najpierw... okej, okay, sharpness sobie kupię. Już mówię wam dlaczego. No, przygotowanie się do budowy troszeczkę potrzeba czasu do tego i jakby, znaczy przygotowanie się do zrobienia jakby kościół, przecież ja tu chciałem się udać, lol, chłop co robi XD, idziemy na niego, co? Znaczy, gdzie on? Okej, dobra, wiecie co, ja może bym wziął sobie po prostu killofix i bym poszedł tam i go rozpierdzielił. Spróbujmy to zrobić po prostu. Po prostu bym spróbował to zrobić. Okej, to jest ten typeczek. Jeju, już 4? Przecież co jest? Dobra, ale nie aż tak. Ja mówiłem, że tak może być, ale nie aż tak mocno. Nie aż tak bardzo. Naprawdę, bez kitu. Nie aż tak. Ja pierdzielę. Dobra, ja się czuję zagrożony w tym momencie. Ale, killofix, dobra, bloczków troszeczkę potrzebuję tylko, myk, i mogę iść tam, no, myślę, że mogę tam iść, o ty gałganie,
O, ty gałga nie jeden. Chłopce zrobił. Dobra, nie może to tak zostać niestety. Okej, dobra, czyli tutaj niektóre się pobugowały, ale... Okej. Co za gałgan? Chłopce zrobił w ogóle. To było dziwne. Chwila, czy ten... A co tu się wydarzyło? A nie wiem, co tu się wydarzyło. No nieważne, myślę, że w każdym razie. Chwila, czy tu... Nie, dobra, uff. Złoto, mam złoto. No to deseczki w tym momencie. Deseczki to ważne. Dobra, jest git, myślę. Dobra, tu. Myk. O! Dobra, łatwo z tobą, typie. Ha! Dobra, S. 3 złota, no i przynajmniej easy 3 złota. Dobra, rozwalę to póki co przynajmniej. I spróbuję zrobić coś takiego. No, chłop, nie. Ja tylko rozbudowuję, mate, ja tylko tutaj rozbudowuję więcej. Ja już idę na nich, spokojnie tutaj, mój kumplu, przyjacielu. Ja zaraz ich rozpierdzielę, na łeb ich będę walił, spokojnie, nie martw się. Wyrzucę tutaj to złoto. Idziemy do nich. Dobra, no zrzucony przynajmniej jeden, to jest jakiś tam wynik. Szkoda tylko, że straciłem troszeczkę złota. Nie straciłem złota w sumie przecież. Nie, no nie straciłem złota, nie? Nie, no tutaj jest to złoto, wyrzuciłem je. No to całe szczęście, że dobrze, że je wyrzuciłem. Mam je z powrotem. Dobra, widzę, że tamten gość chyba poszedł tam i jakoś nie zginął. Jaką my mamy drużynę w ogóle? Velo, a dobra, on zrzucił tego drugiego typeczka też. Okej, dobra, no to w porządku w takim razie. To nieważne. O! O ty gałganie. Wynocha mi stąd. Dobra, co? No nie wierzę. Ja pierdzielę, no już szedłem do nich im rozwalić łóżko. No jak się uparli na nas, no ja pierdzielę. No w sumie może i racja, zniknęły 4 drużyny, może to już był odpowiedni czas rzeczywiście, żeby się zabierać. No dlatego ja też się zabierałem, tylko coś mi nie poszło, jakoś zbyt wolny byłem. No nie wiem, w każdym razie, chwila, to jest? Okej. I oni mają pod spodem endstone'a, tak? Czy ja czegoś nie zrozumiałem? Czemu oni w ogóle terakotę robią? Przecież endstone... Chociaż nie wiem, czy endstone czy terakota są lepsze. Nie jestem pewien. No w każdym razie nieważne. Szkoda, że umarliśmy w taki sposób. A szkoda. A ja nawet ani razu emeraldów na oczy nie widziałem i to jest słabe. A to na przykład nikt nie zebrał od no, dużego czasu, bo zaraz się tutaj 3 emeraldy zrespią. To jest słabe. Tutaj też nikt nie zebrał od długiego czasu. Może ten typeczek zbierze, już jeden pominął. Co to się dzieje w ogóle? Czerwoni są i żółci i biali, dobra. Żółci? A żółci tak naprawdę mają szansę to wygrać. Widzę, że żółci to są co najmniej przeciętnie doświadczeni gracze. Nie, jakby za krótko z nimi przebywałem, żeby stwierdzić, czy... O, przykro mi, no tyle powiem. No i bardzo dobrze. Czerwoni rozwalili, czerwonym łóżko zostało rozwalone przez białego i to jest bardzo, bardzo, bardzo dobra akurat rzecz. Dobrze. O, to jest śmieszna mapa, ja lubię tą mapę, bo ona jest zawsze śmieszna, wiecie? Tamci tam biali i żółci będą się jeszcze napierdzielać trochę, ale czerwoni, mimo że stracili łóżko, nadal mają szansę jeszcze na to, żeby wygrać. Nie wiem, jak się skończy tam ta rozgrywka, ale wiem, że ta rozgrywka skończy się tak, że my będziemy na którymś miejscu, ponieważ w nią gramy, no właśnie. Dobra, potrzebuję słuszkę żelaza i złota i możemy iść już obtaczać i różne rzeczy robić ogólnie. Gościu, ja też kupiłem deski. O Boże, no co za debil. Nawet mi nie napisał ani nic. Może ja też powinien troszeczkę może coś napisać, tylko że ja zawsze tak po prostu robię, więc no ja wiem, że on może nie wiedział o tym. No ale mógł chociaż zapytać. No dobra, będą przynajmniej deski na odbudowę, ale no po cholerę. Ja pierdzielę. Nie, no to było najgorsze zagranie. To było tak słabe zagranie, że to było tak żałosne, że nie. Ja mam dosyć. Dobra, idziemy tam. Lecimy. Dobra, widzę, że chłop zaraz będzie miał diamenty. No dawaj. O! O, ty gałganko jedna. Dobra, łatwo, 3 diamenty. Ona jeszcze ich nie odłożyła. Dobra, łatwo. Nie, diamenty to ja sobie zbiorę.
Bo trzeba kupić przecież te sharpness. Trzeba kupić ulepszenie na sharpness. Dobra, ona chyba nie umie w PvP. O, a może umie, tylko po prostu... Co? O cholera, zostałem zaatakowany od tyłu, miałem już malutko bardzo HP. Kurde, no dobra, trudno. Trzeba po emeraldy będzie też się udać, więc pójdę sobie z tej wyspy, ponieważ nie będę musiał ryzykować. Dobra. Poczekaj mój kolesiu, ja chcę... Poczekaj. Dude, poczekaj. Poczekaj ziomeczku. Ziomek, poczekaj. Czekaj, już kupuję sharpness. Kupiłem. Czy... Tak, niebieski został wyrzucony, ale okej. Okay. Dobra, widzę co się wydarzyło. Czy ja będę chciał... Dobra, to na pewno będę chciał. Killofik ten i następny? Nie mogę następnego, okej. Okay. Dobra, czy ty tam... Dobra, on się napierdziela z tego co widzę. Ale napierdziela się nie ucieka. Jej, co on robi? Nie, nie wierzę. Co chłop robi? Zastanawiam się. To, tak. O, tak bym zrobił. Znaczy on został, okej, on został zabity rzeczywiście. Dobra, lecimy na nich, nie? Chyba ja bym tam poszedł, po prostu im walił łóżko na łeb. Tak myślę, żebym zrobił. A, udało się! Ale się zestresowałem troszeczkę, ale się udało. To było mega łatwe. Oni w ogóle praktycznie nie obtoczyli swojego łóżka. O, już się przestraszyłem, że to nasze łóżko. Dobra, idziemy im spuścić w pierdziel. Gościu mój ten przyjacielu, chodź idziemy im spuścić w pierdziel. Razem musimy to zrobić, bo ja sam nie dam rady, no niestety. Dawać go na łeb! Na łeb typa! Dawaj gin! Dobrze. Dawaj. Lecimy. Tam jest u góry, widzisz go? Widzisz tego typeczka? No co on robi? Czy on chce rozwalić mi łóżko, czy co? Nie wiem, nie ogarniam o co chodzi. Znaczy on próbuje się gdzieś... dobudować, przebudować czy coś, bo ja nie wiem o co... O, prawie spadłem. Nie wiem o co tu chodzi. Tam jest typeczek. Zaraz pójdę tam do niego, tylko muszę kupić sobie wełnę. Nie! Ale jestem głąbem. Straciłem 2 diamenty, a to może się okazać crucial, to może się okazać bardzo, bardzo ważne, jakby kardynalne to może się okazać w przyszłości. Ej, ile mam tutaj złota? 7. Będę chciał 10, bo ja będę chciał zbrojkę sobie kupić. Zdecydowanie. Nawet nie emeraldową zbrojkę będę sobie chciał nadal kupić. Ej, pójdę tego typeczka zabić. A tam jest ta wiadro, drabina chciałem powiedzieć. Haha, wiadro? Okej. Okay. Chodź tutaj ziom. A, to jest ta, co się bić nie umie. Dobra, to było okej, dobra, w porządku. Tu mam mało HP, to jest słabe, ale się wyregeneruje, więc spokojnie, póki nie zostanie zaatakowany, to jest git. No i cóż, wracam do bazy. Mógłbym teraz pójść w samowystarczalność potencjalnie i ulepszyć sobie generator, ale ja myślę, że nie zrobię tego. Myślę, że sobie kupię zbrojkę. Myślę, że sobie kupię... mieczyk jakiś lepszy to tak też, ale będę chciał sobie kupić jeszcze protection, kolejny poziom, znaczy jakby pierwszy poziom. Tamten gość chyba coś robi na środku, tak mi się wydaje. I to jest bardzo dobra rzecz. Ja jestem zadowolony, ja już jestem zadowolony, ponieważ zniszczyłem jedno łóżko i rozbiłem całą drużynę. To jest dla mnie wystarczające zwycięstwo, ja się czuję już wystarczająco dobrze, żeby móc, no nie wiem, poddać się czy cokolwiek. Mi wystarczy takie zwycięstwo, ale i tak oczywiście będziemy grali, bo im lepiej, tym lepiej. O ile to miało sens. Nienawidzę, kiedy ktoś rozwala mi łóżko na niewidzialności. To jest naprawdę niefajne uczucie. Ja, czy tamto łóżko? Nie, spokojnie, uff. Chyba całe szczęście. Dobra, idziemy tam. Idziemy tam pomóc naszemu typeczkowi. Dobra. Napierdzielać się muszę z nim. Dobra, a, dobra, okej, okay, uff. Okej. Muszę wracać do bazy, bo się boję, że ktoś rozwala łóżko, ale chyba nikt nie rozwala, całe szczęście. To dobrze. Dobra, czy ja powinienem bronić bazę, a ten drugi typeczek, czy powinien pójść na ten, na jakby, no, walczyć z ziomeczkami? Najprawdopodobniej powiedziałbym, że nie, ale myślę, że... To byłoby bezpieczne zagranie. Tylko ja sobie jeszcze ulepszę na kolejny poziom Protection 2. To co on zrobił to było mądre, ponieważ teraz on jakby nie zbudował bezpośrednio ani z naszej wyspy, ani z naszej diamentowej wyspy. Tej jakby
żadnego mostu, więc teraz ludzie nie będą mogli bezpośrednio przechodzić, póki nie wybudują sobie sami mostu, co oczywiście zajmuje czas, a czas jest tutaj mega cenny. Tylko że my też musimy też stracić troszeczkę czasu, żeby się dostać na Emeraldową Wyspę, ale na przykład jak się przyjrzycie, to możecie zauważyć, że tam jest druga wyspa, Emeraldowa. I to jest też spoko rzecz. Nie, ja nie będę chciał ciebie atakować, typeczku. Ja tutaj pokojowo, kojnie, ja tutaj w przyjaźni i w przyjaźni i jeszcze więcej troszeczkę czasem. I w miłości oczywiście, dobra, jestem na środku. Jakby sensowne byłoby zabrać stąd te emeraldy, które są już tutaj. Okej, okay. O nie, ja widzę, że... O nie! Nie. Wydaje mi się, że mój jakby kumpel zginie. Dobra, udało się przynajmniej tyle. No i cóż mogę teraz powiedzieć. Pamiętajcie, że ostatnio była taka sama sytuacja, że były jeszcze dwa łóżka istniejące i wygrałem, chyba, nie pamiętam. Ale w każdym razie na pewno bardzo długo przetrwałem. Dobra, tu są dwa emeraldy aż, to jest super rzecz. Ja muszę sobie załatwić w tym momencie zbroję diamentową. I mogę to zrobić, tylko muszę wrócić do bazy. Wrócę do bazy i będę miał zbroję emeraldową. Proszę, dajcie mi wrócić do bazy, to było dziwne. Dobra, nie mogę teraz spaść też, bo jak spadnę jak pepega największa, to no F dla mnie też. Po raz znowu kolejny. Czy ktoś do mnie strzelał? Nie, ale okej, okay, dobra. Szybko. Diamentowa zbroja. Zbroję. Diamentowa. Okej. Okay. Ja się może będę tu chował. Nie, dobra, nie będę się chował w sumie. Ale złoto, ja będę chciał miecz. Miecz sobie kupię lepszy. To na pewno. Dobrze. Mieczyk, no ja mogę już kupować wszystko tam, co nawet jeżeli miałbym coś stracić i po śmierci, to mogę wszystko kupować, bo ja i tak po śmierci umieram, więc jakby troszeczkę whatever. Mamy 6 diamentów, potrzebowałbym więcej diamentów, ale może bym poszedł, pozwolę tym typeczkom się wybić samym sobie i chyba posiedzę tutaj z moimi tutaj diamencikami. Obudowałbym, a nie, Boże, chciałem powiedzieć, obudowałbym łóżko, ale nie będę póki co obudowywał łóżka. No ale co ja mam obudować, jakie łóżko, co nie? No, 1. 0. Dobra, mamy 8 diamentów, czyli mogę Protection 3 sobie kupić. Ja z Protection 3 czuję się lepiej, znaczy czuję się, wiecie, bezpieczniej. Ja się czuję dość bezpiecznie już, tylko nie chcę się poczuć zbyt bezpiecznie, bo wiecie, jak to się kończy, jak to się czuje zbyt, wiecie, koki, nie? No, to się zawsze źle kończy. Dlatego pójdę sobie casualowo po emeraldy, tutaj na chillu. Chillaucik, pełny relaks. I tu są w ogóle diamenty i złoto, fajnie. W porządku. No i wiecie, jak umrę, to już na śmierć, więc no... tak, wiem jak to zabrzmiało, ale oczywiście mam rację, bo jak umrę, to na śmierć, już nie odrodzę, o to chodzi, nie? Więc ta, jest dobrze. Czy ten chłop naprawdę, panie typeczku, co pan robi? Spróbuję diamentowy miecz diamentowy, nice, bardzo fajnie. Ja nie chcę tam wcale iść. On mi pokazał TNT. Ja wcale nie chcę do niego iść. Spokojnie. O, kupiłem łuk za... O nie, ja nie chciałem takiego łuku kupić. No dobra, może nieważne. Kupię sobie łuk i załatwiłem sobie troszeczkę strzał i jest git, myślę. Włożę resztę tutaj rzeczy. Idę troszeczkę sobie po diamenty. 4 diamenty, nieźle. To co prawda nie starczy mi jeszcze chyba na nic. Aczkolwiek ja bym chciał w ogóle zobaczyć, jakie są ulepszenia tego pieca. Spawn emerald za 6 diamentów na tierze 3, czyli łącznie za 12, okej. Okay. Czyli to nie będzie spawnowało nigdy diamentów, tak? Okej, okay, w porządku, to jest okej. Zanotowane, zanotowałem to sobie. W porządku. Chodź może typeczku, chodź ty tutaj, co? Chodź, ja chciałbym cię napierdzielić. Chodź, spokojnie. Ha, łatwo, XD. Kurde, ale to jednak to tak nie zadziała, szkoda. Mam nadzieję, że nikt mnie teraz nie popchnie nigdzie, ani nic, że mi nie zrobi. Damn, 5 diamentów, 5 emeraldów, damn.
Potrzebuję, ja muszę się wymaksować, ja muszę wymaksować sobie też wszystkie inne rzeczy, których sobie jeszcze nie wymaksowałem. Czyli też kill off sobie wymaksuję, wymaksuję sobie jakieś tam... cokolwiek. Jakiś chyba toporek, tak? Magdalena mógł sobie wymaksować, tak myślę. Zobaczymy sobie jeszcze. Jeszcze sobie zobaczymy, bo mamy 10. I teraz tak, mam 5 emeraldów, czyli mogę sobie sensowną ilość rzeczy wymaksować. Na przykład takie kilofik. Tylko potrzebuję właśnie te wszystkie surowce, które noszę przy sobie. Oprócz diamentów, no jakby, co nie? Diamentowy kill-off. Efficiency 3. To jest dobry kill-off. Jeżeli chodzi o toporek, to jest trochę gorzej, bo to jest toporek jakby ironowy. Jest efficiency 2, ale nadal nie jest źle. Uuuu, różowi zostaje zarozwaleni przez zielonych. Damn! Damn! Ale to wiecie, co to oznacza? Jak oni w dwójkę zraszują na mnie, no to troszeczkę F dla mnie. Dlatego ja bym chciał jeszcze 4 diamenty. Ja bym chciał tylko 4 diamenty, nic więcej, naprawdę. Ja chcę tylko 4 diamenty, błagam o 4 diamenty, bo oni mogą mnie teraz docisnąć i to naprawdę łatwo, bo ja nie mam łóżka, oni mają. Nawet jak zabiję ich obu, to się nic nie stanie, nie? Więc wiecie. Wiecie, co ja muszę zrobić, wy doskonale wiecie, co ja muszę zrobić, ale oni już tam idą, chyba to już jest po mnie, wiecie? Chyba jest już po mnie, tak myślę, mam takie wrażenie. Dobra, zrobiłem takiego playa niesamowitego, niezwykłego. Dobra, idę tam do nich. Postaram się wywalić tego typeczka i rozwalę im wszystko, co mają. Uuu, nie, błagam, 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 umrzyjcie. Ja pierdzielę, no dobra giereczka, bardzo dobra giereczka. No niestety nasze łóżko zostało szybko rozwalone. Ja sobie dobrze dosyć poradziłem, byłem ostatni, który... No jestem drugim jakby też zabijaczem. Nie, ja już nie chcę więcej giereczek, nie. Ja sobie po prostu patrzę na ten, na moje staty, spokojnie. Naprawdę dobra giereczka, naprawdę. Ten, to jest ten różowy, nie? To jest jeden z różowych, znaczy z fioletowych chyba, czy tam kogoś, nie? Okej, no naprawdę bardzo dobrze na poszło. To mi się podobała bardzo giereczka, ale kurde, nieźle sobie obudowali to łóżko. Gdyby było nas jeszcze dwóch, może byśmy dali radę wygrać, może tak, ale to było dosyć oczywiste, że jeżeli ich jest dwóch i mają łóżko, a ja jestem jeden sam, to raczej mam małe szanse, w szczególności, że oni zraszowali tych fioletowych i ja wtedy nie zaatakowałem, bo nie byłem jeszcze gotowy. Gdybym się wtedy już przygotowywał, to bym może jeszcze zniszczył mi łóżko. Ale, no tak to... Cóż, dziękuję wam po prostu bardzo za oglądanie. Widzimy się jutro o 18. Wydaje mi się, że jutro pojawi się film Minecraft, ale będę miał nałożony efekt blindness, więc naprawdę polecam wam jutro obejrzeć ten film, bo będzie naprawdę śmiesznie. No i cóż, póki co, dziękuję wam bardzo za oglądanie. Ja póki co zamykam. Widzimy się jutro, no i cześć!